Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Teraz i zawsze. Jesteśmy w studiu Radia Sim, a z nami pan redaktor Jakub Maciejewski, publicysta tygodnik sieci i portalu polityce.pl. Witam. Panie redaktorze, moje pierwsze pytanie, takie kąśliwe, ale jestem ciekawy od odpowiedzi. Kiedy program Fałsz czy Kłamstwa? kolejny odcinek. Czy możemy się w najbliższym czasie spodziewać tego programu? E, oczywiście ostatni odcinek wyemitowano tuż przed siłowym wejściem bandytów Sienkiewicza do budynków Telewizji Polskiej, e, ale miałem już nagrany następny odcinek poświęcony Grzegorzowi Brauni i dezinformacji tego polityka. Ten odcinek już nie został wyemitowany, bo pan redaktor i drodzy słuchacze, widzowie wiedzą, że siłą zajęto budynki. Sądy rejestrowe odmówiły wpisania tych władz. Ale co z tego, że sądy odmówiły, co z tego, że to jest bezprawne, skoro liberałom można więcej. Mają pod kontrolą policję, ochronę i tajne służby, zajęli więc budynki czasem po nocach i uznali, że oni teraz będą nadawać. No właśnie, ale tu mówimy akurat o tym programie, ale Telewizja Polska straciła wiele dobrze oglądających, dobrze sprzedających się programów. Straciła reklamodawców, straciła przede wszystkim magazyny, wydania informacyjne. Y to jest narażenie na pewne straty, jako to jako medium publiczne Polacy też również odczują tą stratę w jakimś sensie, chociażby informacyjnym, może nie tyle finansowym, co przede wszystkim dostępu do takiej informacji, do prawdziwej informacji. Na rynku jest tak, na rynku medialnym również, że jak ktoś traci, to i ktoś zyskuje. Traci telewizja Polska, bardzo wysoko oglądane programy spadły z anteny, przyszły jakieś postacie wytatuowane, nudziarskie, niekompetentne, przy jakichś przaśnych stolikach gadające sami ze sobą w mało dynamiczny sposób, o lewicowych treściach, więc spada ta oglądalność, ale gdzie indziej rośnie. Rośnie między innymi w TVN28. 4, bo to jest drugi potężny program informacyjny. Więc z chwilą, gdy ludzie Sienkiewicza przyszli dosłownie fizycznie wyłączyć sygnał TVP Info wbrew Przepisom, wbrew procedurom, przyszedł facet i wyłączył. To w tym czasie ludzie poprzełączali się na TVN24. Obecnie trwa wyliczanie, ile dziesiątków milionów złotych straciła spółka TVP, ale możemy być pewni, że większość tych pieniędzy trafiło do tvn A więc rząd Tuska spłaca dług wdzięczności swoim mediom, to znaczy swoim, tym, którego po prostu usłusznie popierały. Właśnie, no właśnie. Także teraz jakby chcielibyśmy tak chłodno spojrzeć na tą sytuację, czym dla Pana jest zmiana? Czym ona powinna się charakteryzować? Nieważne czego. Ja nie wiem, czy potrafię na chłodno. Mamy trochę atmosferę Sejmu Grodzieńskiego 1793 roku. To było coś takiego, że przez kilka lat był Sejm Wielki, reformy, konstytucja, takie wzmożenie reformatorskie i próbę wydźwignięcia Rzeczpospolitej, okrojonej po pierwszym rozbiorze, do suwerenności i niezależności. Ucięto to targowicą, i gdy targowica się rzuciła do władzy z powrotem na Sejmie Grodzieńskim, robiła właśnie to, co dziś robi ekipa Tuska. Jakieś dyszenie rząd, zemsty na e, reformatorach. Siłowe demontowanie państwa, usługiwanie obcym mocarstwem wtedy Rosji, y, dziś Niemcom. Nie da się o tym na chłodno rozmawiać, bo tu nie chodzi o TVP. Tu nie chodzi o Orlen, który zaraz będą zwijać, okrajać. Tu nie chodzi o wojsko, które już Kosiniak-Kamysz ośmiesza. Tu chodzi o pospolitą, którą w imieniu obcych interesów się demontuje i sami demontatorzy przyznają, szukamy podstawy prawnej. To samo Robiła targowica w 1793 roku, i naprawdę warto znać historię, by tę niestety rozbiorową atmosferę rozpoznać. I o tym naprawdę nie można nachłodnić. No właśnie, ta zmiana sama w sobie nie jest niczym złym. Zależy od przebiegu i od efektu skutku takiego. Wiemy, że teraz aktualnie jest to robione oczywiście niezgodnie z prawem, ale ja na przykład w tej sytuacji. I większe grono ludzi obserwujących tą całą scenę polityczną i nie tylko widzi yy, te działania pana ministra Sienkiewicza jako pewną zasłonę dymną, bo my dowiadujemy się później z telewizji Trump, z telewizji Republika, z niezależnych mediów, że w parlamencie europejskim naprzód poszły sprawy, które zabierają trakt, zmiana traktatów, która bezpośrednio uderza w państwa członkowskie. Mam na myśli tutaj ograniczenie przede wszystkim prawa weta i tak dalej, i tak dalej. I my nie dowiadujemy się tego z mediów publicznych, które z obserwacji wcześniejszych, ze wcześniejszego doświadczenia wiem, że trąbiłyby na każdym możliwym programie, na na każdym możliwym wydaniu, że y, państwo polskie jest zagrożone dlatego, dlatego i dlatego. Wtedy te media milczały. Zgadza się, bo przejmowanie państwa i demontowanie go dzieje się w bardzo określonej kolejności. Najpierw odwołano ambasadora Rzeczpospolitej w Brukseli, też bezprawnie, bo na to powinna być zgoda prezydenta, i wtedy nakręcono taki infantylny spocik, jak biegnie ten, ten ambasador przez korytarze, i rzekomo, jak dobiegnie na czas z kartką papieru, to pieniądze będą uratowane dla Polski. Ta infantylizacja została szybko obśmiana przez TVP Info, więc drugim krokiem było. Uwalenie środków przekazu. I teraz nie tylko te zmiany w Unii Europejskiej, ale wiele innych rzeczy się demontuje, a my mamy za małe zasięgi, by Polaków zaalarmować. Można powiedzieć, że Rzym płonie, ale nie ma komu bić na alarm. Przecież obecnie mają powstać niby to nowe parki narodowe, po to, by nie móc rozwijać na odrze gospodarki. Te cała kampania wiatrakowa. Afera wiatrakowa ma pomóc niemieckiemu Siemensowi. A tutaj w TVN dostajemy pochwały dla tych akcji, a w Neo TVP łagodniejszą wersję TVN-u. I faktycznie to my, pan redaktor, słuchacze, widzowie, musimy sami korzystać z tego narzędzia, jakim jest internet, bo inaczej ukradną nam Polskę. No właśnie to jak w obliczu tego ambaransu, tego zamętu, tego bałaganu, my możemy się bronić. Może nie tyle, że od razu bronić swoich wartości, bo my w mediach powinniśmy je eksponować, je skandować i bronić, stać przy swoim, ale jak bronić się przed tym, czym jesteśmy promieniowani, tym złym z tych mediów, które obecny mainstream jednak nie służy dobrze człowiekowi. I nie mówię tutaj, czy on człowieka kształci, czy nie. On przekazuje nienawiść, emocje i kłamstwo. Realia polityki są takie, że po fali zwycięstwa liberałów możemy się spodziewać jeszcze trochę cofania niestety. Tak? To znaczy widać, że te bezprawne uwięzienia posłów, bezprawne wyłączanie im przepustek do, do Sejmu, próby przyjęcia prokuratury są takimi aktami triumfalizmu. I my musimy pogodzić się z tym, że przez najbliższe miesiące będzie nadal źle, że na przykład wyniki konserwatystów w wyborach będą słabsze niż byśmy oczekiwali. Ale musimy budować zasoby, budować media, rozmawiać ze sobą. Ludzie też na protestach w obronie telewizji, na proteście 11 stycznia w Warszawie, teraz pod prokuraturą. Ludzie też widzą, że jesteśmy już innymi Polakami niż ci w 2010 roku, gdzie w kwadrans sprzątnięto nam państwową elitę i tłamszono, przygniatano przekazem medialnym. Jesteśmy już innymi Polakami, mamy wyższe aspiracje. Więc musimy sami w sobie wyrabiać odwagę, łączyć się z innymi i z zbierać zasoby na taki bój o Polskę, który na pewno nastąpi. Ja też powiem, przepraszam ze swojego osobistego doświadczenia, ale rosyjska inwazja na Ukrainę przekonała mnie w wielu momentach, w okopach w Charkowie, w Kijowie, w Donbasie, że taka inwazja może też się zdarzyć na nasz kraj. I naprawdę my musimy też być gotowi na najgorsze, bo czasy są inne niż dekadę temu. No właśnie, to w takim razie jak zwykły, zwykły taki odbiorca tych mediów, często nie zdający sobie sprawy z manipulacji, w którą jest uwikłany, może tej manipulacji przeciwdziałać albo ją rozczytać, rozróżnić, odrzucić w ostatecznym rozrachunku. To jest trudne, bo pan redaktor mnie pyta, jakie zadania byśmy wystosowali do słuchaczy. Nikt nie chce słuchać, jak go się tam poucza i mówi, słuchaj, musisz zrobić to i to, ale faktem jest, że skuteczniejsza obrona. Przed kłamstwami i manipulacjami odbywa się w jakiejś grupie, odbywa się z kimś, w stowarzyszeniach, w jakichś parafialnych wspólnotach, ze znajomymi, przyjaciółmi, w rodzinie spotkania, uczestnictwo w jakiejś jeszcze lokalnej wspólnocie, bo samemu to się nie wygra. No ale też wspieranie mediów. Ja piszę teksty dla tygodnika sieci, dla portalu w polityce.pl. Mamy też swoją telewizję, nie, nie Republikę, telewizję w Polsce. Tutaj też się rozwijało grywają ważne media. To, że my się tu poznajemy i rozmawiamy, to jest nam zadane jako obowiązek na najbliższe czasy, bo naprawdę będą chcieli nas masową dezinformacją ogłupić. Już zapowiedzieli totalne zdziecinienie w edukacji. Więc jeśli my nie zastąpimy tych bzdur własnymi więziami i pracą nad sobą, no to nas zmiotą. Dlatego uważam i pan na pewno też to potwierdzi, że media prawicowe powinny Rosnąć siły, ale będą rosły w siłę tylko w jedności, więc powinniśmy przede wszystkim współpracować, a nie dzielić się na członki. Widzimy, ja obserwuję bardzo ciekawe zachowanie, jest Onet, jest Gazeta Wyborcza, jest WP i Wirtualna Polska i oni jeden, jeden tygodnik, miesięcznik napisze jakiś artykuł, a potem trzy go cytują i tak robi się zasięg. My natomiast, jeżeli wypuścimy dany materiał tylko w jednym ośrodku medialnym, jakby ograniczamy mu zasięg. Po dopiero udostępnieniu go do innych ośrodków medialnych możemy dotrzeć do znacznie większej liczby osób. No ja przed chwilą mówiłem, że niezręcznie jest zadaniować i pouczać widzów i słuchaczy, pan redaktor słusznie poucza mnie, ale to, to jest grzech prawicowych mediów. Lewica, liberałowie nagradzają się nawzajem. Są te jakieś te bezużyteczne nagrody dziennikarskie, literackie. Jeden drugiemu, drugi pierwszemu. Nawzajem siebie opisują, nas marginalizują, deprecjonują. My nie potrafimy takiej solidarności zachować, ale kto wie, jeśli nadchodzą ciężkie czasy dla polskich patriotów, to może szybciej nauczymy się ze sobą współpracować albo po prostu medialnie polegniemy. I z tą nadzieją, właśnie państwa, zostawię. Bardzo dziękuję za rozmowę. A naszym gościem w studiu Radia Sim był pan redaktor Jakub Maciejewski, publicysta tygodnika sieci i portalu polityce.pl. Dziękuję.